Cześć i czołem, witamy na robocie. W kolejnym odcinku zaprezentujemy wam, jak pan Krzysztof zrobił za nas robotę. Czyli, jak możecie zaobserwować... Witaj się. A dzień dobry. Okno zostało wykończone. Na chwilę obecną trzeba dociąć płyty, czyli zabawa w wycinanie, docinanie i mierzenie. Na szczęście my tego nie musimy robić, bo mamy problemy z matematyką. Ale to powiedz, gdzie mogą obejrzeć ewentualnie. A właśnie, jeżeli jesteście zainteresowani, jak poprawnie i krok po kroku wykonać zabudowę okna połaciowego, zapraszam na kanał Remont For You. Śledźcie, bo już w niedługim czasie wleci pełny instruktaż, jak to zrobić od A do Z. Więc my tego nie pokażemy, natomiast odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i z odpowiednim doświadczeniem powie i zaprezentuje. A my, jak możecie się tutaj zauważyć, dokonaliśmy pierwszego płytowania. Trochę nam się akustyka zmieniła, mamy już pogłos. I musimy się teraz wziąć za następne pomieszczenia. Czyli na samym początku mała łazienka, a jak starczy czasu, to przedpokój. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Nagrywa! Witam was w naszym studiu nagrań. Tu będziemy jutro dokonywać pewnych rzeczy. A jakich to sam nie wiem, bo nie czytałem scenariusza. Jak możecie zaobserwować, mamy zestaw lamp. Nasze sprytne LEDy żeśmy pochowali w podłodze, żeby nam nie prześwietlało aparatu i nie przeszkadzało w przykręcaniu profili. Miejmy nadzieję, że to zda egzamin. Bądź całkiem
całkiem fajnie to wygląda. Może ktoś sobie zaczerpnie pomysłu, jak będzie realizował swój własny dom, to sobie w podłodze pozaciąga. Bo widać przede wszystkim niedociągnięcia tyłów. Trzeba się postarać. No i tak to wygląda. Tak jest. Oj, wypadł mi ołówek. Jeśli jesteście ciekawi, co będzie się działo w tym pokoju, dlaczego takie lampy? Bayer wam pokaże, lampa jest na pilota. Lampa na pilota, sterowana zdalnie. Można sobie zmniejszyć i zwiększyć jakby jej moc. I to jest dodatkowo jeszcze lampa RGB, moi drodzy. Było napisane, że to jest niby lampa makijażowa, nie? A my ją kupiliśmy jako lampę studyjną, żeby po prostu żebyście lepiej widzieli nasze mordki. I miejmy nadzieję, że nie będzie wariować, bo to jest LED, nie? Teraz wariuje? Nie, jest w porządku. I generalnie powiem wam tak, że faktycznie trzeba przestawić, żeby wam LEDy nie migały, to trzeba przestawić wasze wszystkie kamery, żeby nagrywały w PAL-u. W systemie PAL, który jest dedykowany na Europę, a nie NTSC, który jest dedykowany na przykład na Stany Zjednoczone. I różnica jest między tym taka, że PAL jest na 50 klatek na przykład, a NTSC nagrywa w 60 klatkach i dlatego właśnie częstotliwość migania. Aczkolwiek z tymi LEDami to jest tak, że czasami jak nawet przestawicie, to i tak będzie wam migać, więc musicie po prostu sobie to dobrać. Klatkarz najlepiej, chyba mi się wydaje, że to na klatkarzu robić, żeby po prostu uzyskać ten efekt, gdzie nie będzie tego migotania, a oświetlenie LEDowe jak najbardziej fajnie wam to dopali. Tak więc jutro tutaj zaczniemy nagrywać, a wy to wszystko będziecie mogli zobaczyć na kanale Siniat Polska chyba, albo Siniat. Tak się siak to tam w opisie będziecie mieli odnośnik do tego kanału, gdzie też będziemy prowadzić jakby ten remont tego pokoju, krok po kroku, razem z Krzyśkiem, tłumacząc wam od A do Z, jak wykonać suche zabudowy, docieplenie zabudowy tutaj okna wyłazowego, oczywiście na produktach producenta. Ciekawi? Oglądajcie. Dojechał właśnie towar. Odebraliśmy, podpisaliśmy, cyrograf spisany, płyta. Powiem wam, że to jest ciężkie. Cięższe niż zielone, znaczy, że będzie dwa razy lepsze. Tak, dwa razy ciężej. Do tego mamy pełno żelastwa, pełno mas sypkich i pełno wkręcików. Wkręcików, wkrętów. Blachowkrętów. Tutaj oni mają jakiś topowy swój produkt. To jest ten. To jest flathead jakiś chyba, nie? Flathead do to jest flathead do pchełka taka, że ta główka jest płaska i nie wystaje, więc profile można... Oj, coś nie chcę wyostrzyć. Dobra, zobaczycie to później. Profile można na śmiało, na sztywno kręcić i płytę przywalicie i nie będzie wystawać, więc... Obdarowali nas co niemiara, musieliśmy to trochę po... No, właściciela nas to kurde tylko dowalili kurde z treningiem. No dokładnie, ale wiadomo, nowy rok, trzeba zacząć być fit i strong. Okej. I co, więcej chyba w tym odcinku? Jeszcze z rana, tam jak Krzychu przyjedzie, to tam plan działania. Już wam osobiście oznajmimy wszemi wobec, co tu będzie się chłopy działo. I kobiety oczywiście, jeśli nas oglądacie. Tak więc, no to co, widzimy się rano. Na. Give you one good time. No to, moi drodzy, pierwszy dzień zdjęciowy za nami, a wy będziecie mogli to zobaczyć, link w opisie, nie? Dacie nam link w opisie, bo tu z nami akurat siedzi kolega, wiecie, z postprodukcji, nie? Z branży, Hollywood, te sprawy.
To wiecie, tam później się dogadamy, gdzie tam jak was skierować, żebyście dobrze trafili i nie zabłądzili, nie? No, siedzimy sobie na przerwie, kawkę pijemy. Krzysztof siedzi na fejsie, nie? No i tak, no, słuchajcie, godzina 12, dzisiaj trochę jakoś tak dłużej nam zeszło. Jak nam Krzysiu, nastroje? Nastroje? Dobrze ogólnie. Dobrze, nie ma stresu. Nie. Jak ci się gwiazdorzy? Normalnie, no wiesz, przecież ja zawsze gwiazdorzę, nie? A to już jest ten etap, gdzie czekasz, że będziesz wychodził z pracy i w tłum panek się będzie ustawiać po autografy. Ale ja już tak mam. No słuchajcie ludzie, nie śmiejcie się, ale może nie jesteśmy jakimiś dużymi kanałami, ale jakoś rozpoznawalność jest, nie? Najgorsze jak cię ktoś zaczepi, wiesz, że mówi, że cię zna, ty na przykład jesteś w niekomfortowej sytuacji, na przykład masz kurwa gębę pełną ziemniaków. Ale nie, zwykle miło, nie? Miałeś jakieś niemiłe takie... Nie, raczej nie. Z widzami spotkania? Na żywo nie. Ale wiesz jak to jest, ci, którzy brzydko komentują w komentarzach, najczęściej w realu po prostu udadzą, że cię nie znają. Może tak być, nie wiem. Tak więc jeśli ktoś nas kiedyś miał możliwość zobaczyć na żywo, a akurat się nie pochlebnie o nas wypowiada, to słuchajcie, nie krępujcie się, jeśli was coś boli i chcecie nam to powiedzieć, to powiedzcie. Tylko bez rękoczynów, nie? No bo wiecie, nietykalność cielesna jakaś może być, umiemy oddać, znamy karate. No, a ogólnie to spotkania z fanami. Słuchajcie, w ogóle, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście się z nami spotkać na żywo. Co dziś robimy? Remont for you. Spotkanie na żywo. Wynajmiemy sobie jakiś klubik, wiecie, zaprosimy Lotka Paczesia, żeby nam tutaj, wiecie, akompaniowali. I zrobimy takie spotkanie gdzieś w Łodzi, albo pojedziemy do Warszawy. No, gdzie was więcej będzie, nie? Tak więc taki pomysł. Jak myślisz, Krzysiu? Wiecie, Krzychu ma Patronite'a, no to tam jeden miesiąc trochę podbijecie, nie? Uzbieramy kapuchy, żeby wynająć po prostu, wiecie, najlepsze standardy, najlepsze warunki. A kiełbasę na grilla. Tak, kiełbasa z ogniska. Każdy podpisze oczywiście przed spotkaniem klauzulę o tym, że jeśli by zginął po spotkaniu z nami, nie będzie miał do nas pretensji. I robimy. Dzień dobry, się ziszołem. A tak na poważnie to witamy przy południu. My już się powoli... zabieramy z tej naszej budowy. Dzisiaj był dzień pełen wrażeń. Dużo się działo, dużo ludzi. Goście. Dużo gości. I dużo pracy oczywiście. Na jutro już przyszykowane kombinezony pszczelarza. Będziemy sadzić pomidory, ogórki i paprykę. Tak więc chodźcie zobaczyć nasze stelaże do papryki. Sznurki powieszone. Na jedną odnogę, na drugą odnogę. Na dwa pędy i na jeden. Dwa pędy, na jeden pęd, jak kto woli. Stolarzyki w garderobie przykręcone. Odsunęliśmy się odpowiednio 10 cm z jednej, jak i z drugiej, żeby potem nie było problemu z przywierceniem tego taśmową wkrętarką. Zwykłą wkrętarką też, bo działa to na tej samej zasadzie. Tak więc front robót na jutro jest przyszykowany. Zabierzemy się za wełnę oraz za innego tego typu tematy. Co tu jeszcze mogę wam pokazać? Zapraszam do przodu, bo tu jest strasznie ciemno. Mówiliśmy już, z kim pracujemy? Tu przywieźli broszury. Broszury, informatury, to są papiury dla pana Krzysztofa, ponieważ nam słabo idzie w przeglądanie takich prospektów. Nie, bo... nie słabo idzie, to mi się nie chce po prostu. Ja wolę projekty budowlane. Bardziej to mnie to trzymamy. To są, chłopie, karty techniczne. Karty techniczne. Tak. A jakie byłeś z techniki? Z techniki miałem same piątki i szóstki. No, dlatego nie musisz ich czytać. No właśnie. Bierzemy się na słowo. O, proszę bardzo, zobaczcie, przyjechał towar. Przyjechał towar, co jest fajne. Zobaczcie, będziecie mogli to zobaczyć na kanale Siniata. To są zatyczki do noniuszy, nie? To jest zatyczka, która się nazywa Fast Pin. I zobaczcie, to jest jedna zatyczka, ale tak naprawdę służy nam właśnie jako dwie. I w momencie, kiedy na jedną, jedna jest dłuższa, jedną założymy, to druga wam się już ustawia pod drugie oczko. Zaginamy, dziada. Nie musicie mieć dwóch zatyczek. Także bardzo fajny system. Ten właśnie, zobaczcie, tak to się nazywa. Fast pin, fajnie to wyszło. No i jeszcze dodatkowo też, z czego są dumni,
Mamy tutaj takie małe wkręty do profili, na przykład do łączenia udeków w momencie, kiedy robimy okno wyłazowe, czyli wkręty samonawiercające z płaskim łbem. One są akurat srebrne, zwykle bywają czarne, nie? Ale słuchajcie, wiecie, że ten płaski łeb właśnie pozwala dołożyć płytę na przykład i ona już wam nie klawiszuje, nie wystaje i też nie trzeba jej podcinać, tak więc bardzo fajna sprawa. Też zostanie to wszystko omówione, nie? A my na razie mamy bałagan, rozgardiasz, ale no dzisiaj oprócz tego, że robiliśmy, nie pokazuj, to samo co w innych pokojach, to wy już to dawno widzieliście. Oprócz tego, że było właśnie robione, to jeszcze była tutaj sesja zdjęciowa. Oczywiście my byliśmy aktorami, kamerzystami i scenariuszopisarzami. Pajacami. I pajacami przede wszystkim, tak więc wszystko było dzisiaj taki człowiek orkiestra trochę, nie? Ja, majster i pan Krzysiu, nie? Ale udało się, tak więc jest godzina 14:36. Dokręcamy ostatnie profile i spadamy do domu. Do następnego.